Cześć, nazywam się Radek Kruczek i na co dzień jestem trenerem przygotowania motorycznego w firmie All4Body. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się poprawą stabilizacji oraz balansu pod kątem sezonu freeride'owego. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, które Wam pokażę, to podpór przodem i unoszenie naprzemiennie ręki i nogi. Wykonajcie po 15 powtórzeń w pierwszej serii. Drugie ćwiczenie to podpór bokiem z odwodzeniem nogi. To ćwiczenie wzmocni Wam mięsień pośladkowy średni, zabezpieczy Wasze biodra przed kontuzjami i dodatkowo będzie stabilizować środek ciała. Przyjmujemy pozycję bazową i odwodzimy nogę. Wykonajcie po 15 powtórzeń na każdą stronę. Trzecie ćwiczenie to podpór odwrotny. W tym ćwiczeniu ciągle stabilizujemy nasz tułów, a przy okazji będziemy wzmacniać tył uda, czyli mięśnie dwugłowe. Zaprezentuję. Dźwigamy biodra i z tej pozycji unosimy po 10 razy każdą nogę naprzemiennie. Czwarte ćwiczenie w tym treningu to przekładanie paczek. Wzmacniamy mięśnie skośne brzucha. Przy okazji ćwiczymy mięsień biodrowo-lędźwiowy. Zaprezentuję. Dźwigamy nogi i wykonujemy jak największe skręty na każdą stronę. W pierwszym treningu wykonajcie po 15 przełożeń na każdą stronę. Kolejne ćwiczenie to dźwiganie dłoni w kierunku stóp. Ćwiczenie podobne do scyzoryków na mięśnie brzucha. Zaprezentuję w tej chwili. Dźwigamy nogi i sięgamy jak najwyżej. Okay. Szóste ćwiczenie w tym treningu to zwykłe przysiady, ale zastosujemy tutaj dodatkowy trik, który pomoże właśnie szczególnie freeriderom. W każdym przysiadzie schodzimy nisko na nogach do 90 stopni i następnie uruchamiamy nasz ruch, wykorzystując mocniej jedną nogę. Czyli napinamy mocniej na przykład prawe udo, schodzimy do kolejnego przysiadu i zaczynamy mocniej lewym udem. Uczy nas to czucia głębokiego, jak również w przyszłości kontroli przy skrętach. Angażujemy mocniej jedną nogę i później zmiana druga noga. Wykonajcie po 15 powtórzeń na każdą nogę. Siódme ćwiczenie w treningu stabilizującym i poprawiającym balans to waga lub inaczej możecie to nazwać jaskółką. Ważne, abyście utrzymali prostą nogę w kolanie i utrzymywali się na jednej nodze podczas całego ruchu. Okay. Zaprezentuję. Cały czas pilnujemy balansu. Nie podpieramy się drugą stopą. Wykonujemy po 15 powtórzeń i zmieniamy nogę. Powinniście czuć duże naciąganie z tyłu uda. Ósme ćwiczenie, ostatnie w tym treningu, to skoki na skakance. Możemy je w przyszłości modyfikować, ale zaczniemy od najprostszej wersji, gdzie staramy się odbijać dość szybko z dwóch stóp, a nie z jednej. Pokażę. Uginamy lekko nogi w kolanach. Nigdy nie dotykamy piętą podczas pracy ze skakanką. Im bardziej jesteśmy zaawansowani, możemy skracać długość jednego cyklu skakania, ale odbijać się jeszcze mocniej. Dzięki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pokazałem Wam 8 najbardziej wartościowych ćwiczeń, które przygotowują Wam taką solidną bazę do tego, żeby się dalej rozwijać i zabezpieczyć przed kontuzjami. Pamiętajcie, aby w pierwszym tygodniu wykonać przynajmniej 2 takie treningi, a każde ćwiczenie powtórzyć 2 razy z rzędu. To znaczy, wykonujecie 15 powtórzeń na przykład na każdą nogę, odpoczywacie minutę i wykonujecie kolejną serię. Dopiero wtedy przechodzicie do następnego ćwiczenia.
Ćwiczenia wydają się łatwe, ale jeśli wykonacie je poprawnie i odpowiednią ilość powtórzeń, zobaczycie, jak wpłynie to też na Waszą kondycję, a na pewno na stabilizację i balans. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do następnych odcinków. Cześć!